Dzisiaj jestem na takim bardziej południu kraju, a dokładniej Stalowa Wola, moje rodzinne miasto. Jestem w tej chwili w miejscu, w którym jeszcze dobre 20 lat temu, nawet 25, grałem w piłkę. Było boisko, tak to wyglądało. Tak jak widzimy, dwie bramki. Tutaj stacja transformatorowa. Zawsze ciekawie się grało, ze względu na to, że jak piłka wpadła, zawsze był problem z wydostaniem. Wtedy po prostu już nikt nie wchodził, tam nawet po prostu straciliśmy piłkę, bo bodajże w latach 90. niestety tutaj wydarzała się przykra historia, ale już nie będę mówił o niej. Idziemy dalej. Przez Stalową Wolę przepływa również rzeka Sam, która swoje źródła rozpoczyna jeszcze za jeziorem Solińskim. Ogólnie Solina jest takim zbiornikiem, z którego tak naprawdę Sam dopiero wypływa w takiej już swojej okazałości. Do jeziora Solińskiego to jest źródło tak naprawdę rzeki Sam, które jest dość małe i bardzo bystre, czyli są kamieniste. Znaczy, jest to kamienista rzeka, którą być może w tym roku się tam będę pokażę. Ogólnie mój dzisiejszy cel wycieczki pieszej za Sanem. To jest miejsce, w którym rzeka Bukowa wpada do Sanu. Co ciekawe, jest to miejsce tak blisko Stalowej Woli, a wiele osób nawet nie wie, że mamy coś podobnego, jak na przykład we Wrzawach. Sam wpada do Wisły, albo w Ulanowie okolicznym, gdzie Tanew wpada do Sanu. Wszyscy chwalimy, a swego nie znamy, prawda? Plaża. Ogólnie troszkę nie podoba mi się tutaj. Jest pewien minus tego miejsca po tej stronie Sanu, ze względu na to, że jest bardzo dużo śmieci. Szkoda. To jest taki, jeszcze można powiedzieć, niedotknięty, może nie cywilizacją, ale niedotknięty ręką ludzką. A jak widać, tutaj nawet ktoś meble, widzę lodówkę zostawił. Trasę polecam tłumom mieszkającym w Stalowej Woli. Na przykład na popołudniowy niedzielny spacer. Nie jest to krótki spacer, bo trzeba paręnaście kilometrów przejść. Jest płaska trasa, bardzo przyjemna. Cały czas można powiedzieć, idziemy wzdłuż rzeki. Wzdłuż rzeki Sam. Tego czasu był chyba pomysł nawet, żeby Stalową Wolę rozszerzyć właśnie jako miasto na drugą stronę Sanu. Naprawdę jeszcze długa droga przede mną. Mam nadzieję, że zdążę przed deszczem. Dziś około godziny 5. Zapowiadany jest deszcz. Nie wiem jak duży. Wiem, że ma się utrzymać do jutra. Czyli na lany poniedziałek, jak zwykle, mamy niespodziankę od matki natury w postaci deszczu. Przede mną, widoczna w oddali, Chłopska Wola. Właśnie w tamtym kierunku zmierza. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich amatorów jazdy MTB oraz jazdy na rowerze na zawody. Cross Stalowolski, który
po 2 latach nieobecności w kalendarzu wraca w tym samym terminie, 1 maja. Tutaj taka ciekawostka. Na tych drzewach widzimy rosnącą jemiołę. Jak większość wie, para całująca się pod jemiołą zapewnia sobie długotrwały i szczęśliwy związek. A co ciekawe, nie każdy wie, że jemioła jest rośliną półpasożytniczą, która tak naprawdę wysysa wodę i sole mineralne z drzew liściastych oraz iglastych. Ciekawe, nie? Jestem w miejscu, gdzie w tamtym kierunku mamy chłopską wolę. Tam zaraz będę szedł, a na razie chcę zobaczyć tutaj to, co mówiłem wcześniej. Znowu lodówki. Zadałbym pytanie. Co jest z wami, ludzie? Czemu śmiecicie? Czemu rzucacie lodówki? Czemu rzucacie jakieś butelki, sprzęty, AGD, cokolwiek w pobliżu rzeki? Czemu niszczymy tak naprawdę swój własny dom? Czyli naszą planetę? Śmiecąc właśnie w taki sposób. Można powiedzieć, że jestem w tej chwili w tym najtrudniejszym miejscu, ponieważ wał się kończy. Po prawej mam rzekę bukową za drzewami, po lewej mam san za drzewami. Na wprost mam mniej więcej tyk tych rzek, dokładnie tam, gdzie bukowo wpada san. I tutaj trzeba z tego wału zejść i przejść na tamtą drogę, która w tamtym miejscu się znajduje. Już widać rzekę bukową. Jest po mojej prawej stronie. Zaraz zobaczymy san. Swego czasu, bodajże to był 2004 rok chyba, wpłynąłem tędy kajakiem, właśnie z Bukowej wpływaliśmy do Sanu. Bodajże wtedy 25 km chyba przepłynęliśmy. Ciekawy wpływ, bo rzeka Bukowa ma to do siebie, że nie jest łatwą rzeką do spłynięcia kajakiem. Jest dużo powalonych drzew, często znajdują się też blizny, czyli trzeba tam wychodzić z kajaku i kajak przenosić, ale zabawa przednia. Tyle mogę powiedzieć. I już wynurzałem się również san. Także cały czas idę wzdłuż Bukowej i już widzę z przodu rzekę San. A, zapomniałem o najważniejszym. Przeważnie tutaj przyjeżdżałem w zimie na tak zwane ogniska. W zimie, no. Przy minus 10 stopniach kiedyś paliliśmy to ognisko, czy minus 17 to było. Chyba minus 17, bo wtedy pamiętam, że wytrzymaliśmy tylko pół godziny. A nie, chyba z godzinę nawet. Dobra, ale to nie było tak zarośnięte. Widać. Tutaj mamy wąską ścieżkę. Rowerem da się żyć. Ale na piechotę wygodniejsza. No i już powoli nam się wydłuża san. Zresztą widać już zmianę koloru tak naprawdę, to jest zmiana głębokości. Jesteśmy w punkcie, w którym te dwie rzeki ze sobą się stykają. Tam jakaś wyspa. No i tam san zmierza tak naprawdę do wyspy. A taka jeszcze jedna ciekawostka. W tamtym kierunku, jak się płynie kajakiem tą rzeką San, jest chwilowe, nie spiętrzenie, tylko próg wodny. Pamiętam, że kajakiem, żeby to pokonać, trzeba było być dobrze rozpędzonym, żeby nie porysować spodu kajaku, gdyż próg wodny był na tyle, może nie ostry, tylko na tyle krótki, że mogło to spowodować zablokowanie kajaku, odwrócenie kajaku po prostu i wywrócenie się.